Cześć! W tym filmie porozmawiamy na temat myszki do komputera, laptopa i tak dalej, Afortech Opto Plus 7D, czyli mychy, która wygląda na żywca w ten sposób. Klawisze funkcyjne, jeden tutaj główny, który ten tutaj pomarańczowy, jeżeli go klikniecie raz, to tak działa, jakbyście kliknęli dwa razy lewym, czyli programy możecie z niego uruchamiać po jednym kliku. Dwa klawisze funkcyjne z boku. Klawisz tutaj Office, który jest taki mały, wiadomo, rolka, klawisz kolejny funkcyjny, prawy, lewy standardowo. Opto 7 Plus, jest to myszka optyczna, mocowana już standardowo, wiadomo, nowe wtyki, wszędzie tylko już USB są stosowane, nie te starodawne, jak do komputerów, te stare porty. O tej myszce taka krótka charakterystyka. Długość kabelka standardowa, nie mierzyłem jej jakąś tam linijką, wam nie powiem ile wynosi, ale około na pewno 1,5 metra będzie w tym czymś, nawet widać to tutaj po tym zwoju. Czyli standardowo, tak jak każdy myszkę, którą kupicie, wam styknie do komputera stacjonarnego, czy do laptopa, tak jak ja stosuję, czyli mam nawijkę tutaj taką, aby mi ten kabel nie latał między nogami. Myszka w dotyku jest fajna, dlatego że tutaj z boku ma jakieś tam takie, może nie gumowane, ale jednak w dotyku coś podobnego do gumy, co przeciwdziała poślizgowi tej myszki i taki przyjemny czymś jest w dotyku jak zamsz. I tutaj już nie będę się rozkminiał więcej na temat tego, jak przyjemna jest w dotyku. Dwa klawisze funkcyjne i do tej myszki, jeżeli ją kupicie, dostaniecie płytę, taką mini płytę CD, R, którą załadujecie sobie do komputera, ona będzie miała na sobie program, w którym możecie skonfigurować te trzy klawisze funkcyjne. Czyli te boczne możecie sobie zaprogramować, że one wam otwierają jakiś program, przyciszają czy wzgłośniają muzykę, dają następny film czy poprzedni. Office, klawisz, montuje wam taki program, że jeżeli go klikniecie, to otwiera się takie kółeczko, na którym możecie wybierać najczęściej wybierane programy. Tam sobie programujecie, chcecie to klikać, go otwiera wam się panel na pulpicie i w nim sobie wybieracie, czy chcecie otworzyć sobie kalkulator, chcecie sobie otworzyć piracką stronę, chcecie sobie otworzyć jakieś tam inne rzeczy, powiedzmy sobie Open Office'a czy coś innego. I w zasadzie tyle. Rolka myszki działa bardzo lekko, ale czuć ten przeskok fajny właśnie, że nie działa jak kółeczko kręcone takie, że nie czuć jej skoków. Czuć lekkie wyczuwanie tego skoku i to jest właśnie bardzo dobre. Klawisze myszki słychać jak działają, no ale to jest normalka, bo niektórzy wolą, żeby w ogóle żadnego dźwięku nie wydawały. Te wydają lekki, cichutki dźwięk, działają prawidłowo. Całą myszkę na razie testowałem około 3 tygodni i działa naprawdę wszystko w niej ok. Jeżeli nie zainstalujecie sobie tego oprogramowania z tej płyty dołączonej do myszki, no to będzie wam działał oczywiście klawisz prawy, lewy, scroll, rolka oraz klawisz ten, którym klikniecie w coś jednym klikiem i wam się otworzy, czyli jako ten double click, który jest nazywany. Oraz ten przycisk, oraz te dwa przyciski funkcyjne z boku. Tylko te przyciski funkcyjne z boku będziecie musieli, albo nawet nie rozkminicie, o co w nich biega. Dlatego, że jeżeli ja używam, powiedzmy sobie, Unreal Commandera, czy Double Commandera, czy jakikolwiek tam będziecie sobie używali menadżera plików, podobnego do Total Commandera, który jest tylko, że darmowy, no to tutaj sobie stwierdzicie szybko, że te przyciski dwa z boku, one wam zmieniają tak, raz dyski, które przeglądacie obecnie, a raz katalogi, które oglądacie, czyli katalog nadrzędny, podrzędny, a czasami zmiany między dyskami. I aha, w przeglądarce jeszcze to tak działa, że cofa stronę lub ją robi dalej, czyli dalej lub wstecz. Ale generalnie, żeby wiedzieć co, gdzie działa, jak to, to byście musieli zaprogramować sobie programy z płytki, bo tak to mówię, ma działanie różne i czasami ciężkie do rozkminienia, o co w tym chodzi, szczególnie w tych komandarach plików. Poza tym, myszka w wykonaniu jest naprawdę dobrym produktem. Można powiedzieć, że takiej skali od 1 do 10 bym jej dał ocenę 8. Dlaczego 8? Dlatego, że na pewno coś jeszcze lepszego by można było w myszce dopakować. Ja nie mówię o tych myszkach do gierek, co macie pełno klawiszy funkcyjnych, ale na pewno jakieś lepsze rozwiązanie by było. Po prostu jestem zachciwy, żeby dać jej 9 lub 10. Myszka naprawdę robi fajne wrażenie i naprawdę jest dobrze wykonana. Oczywiście prawdopodobnie też Made in China, chociaż tego tutaj...
Oczywiście Made in China, A4Tech, Made in China, no ale tutaj nie będę mówił, że to chińska tandeta, bo akurat z tej myszki jestem zadowolony, działa ona jak najbardziej prawidłowo. Producent, czy tam sprzedawca, dał mi na nią 2 lata gwarancji, więc cokolwiek mi się z niej skrzani, czy Wam, to możecie oddać taką myszkę, on wymieni ją Wam albo na nową, albo odda kasę, bo raczej myszek to się z reguły nie serwisuje. I praktycznie o niej z mojej to strony to tyle. Aha, jeszcze powiedzmy o cenie, na pewno to wszystkich będzie interesowało. Ja za tą mychę dałem 3 dysze. 3 dychy dałem za coś takiego i jestem zadowolony. Wiadomo, możecie kupić, i tutaj Wam powiem tak o swoich tych właśnie szukaniach mychy, możecie kupić myszkę za 10 zł, możecie kupić myszkę za 20 zł, która będzie bez tych klawiszy funkcyjnych, dodatkowych, i taką zwykłą plastikową myszką, w której będzie się ten lakier czy ta farba ścierała od tej naszej dłoni z czasem. Lub dołożyć tą dyszkę i kupić taką myszkę, ale jestem poetą. I naprawdę według mnie bardziej się opłaca dołożyć tą dychę, kupić myszkę trochę lepszą, nie dość, że dobrą w taką w dotyku, przyjemną, którą dobrze się prowadzi, te klawisze, które dobrze w niej działają. Tym bardziej, że klawisze są dobrze tak rozłożone, że ani mi się przez przypadek one nie wciskają. Natomiast jeżeli chcemy jakiś tam z tych funkcyjnych wcisnąć, to żadnego problemu nie mam z ich znalezieniem przez rękę. I dlatego mychę myślę, że lepiej kupić trochę lepszą, niż dać te 10 czy 15, 20 zł i kupić takiego trefnisia, który Wam pochodzi trochę i będzie się już chrzanił. Z mojej strony na temat A4Tech Opto Plus 7D. Ej, chrypę dostałem. A4Tech, czyli Opto Plus 7D, z mojej strony to tyle. Myślę, że jest ona godna polecenia, warta wybrania i więcej nie warto za nią dawać niż 3 dychy. A jak da się mniej, to oczywiście też warto za mniej kupić. Ja dałem 3, bo nigdzie taniej już jej nie było. Z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś może coś dodać do tego filmu na temat tej myszki, to zapraszam do komentarzy poniżej. Dzięki za uwagę. Cześć.